Junta, ci zboczeni zawodowy, że jedno po nazwiskach, po znowym, czy to jakaś eba cieni. Zapraszamy bardzo serdecznie. To szef wszystkich szefów. Chłojnice od jedna są bromą, Płemarza, Aziz, po raz dredzi są stolecą kaszę. Drodzy goście, drodzy przyjaciele, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście w Chłojnicach. Dzięki wam dzisiaj Chłojnice są jednodniową stolicą Kaszub i jest nam niezmiernie miło z tego powodu. 21. Światowy Zjazd Kaszubów uważamy za otwarty. To jest Światowy Zjazd Kaszubów, to nie tylko Kaszubi stąd, tu są ze Szczecina, z Warszawy, ale są też Kaszubi w Kanadzie i w innych państwach Europy. Się rozjechali, ale tutaj dzisiaj są, można powiedzieć, wszyscy albo przedstawiciele wszystkich. Byłem burmistrzem Chojnic, urzędowałem, służyłem miastu od pół roku, maszerowałem razem z Kaszubami z tego samego dworca, z tym, że w inne miejsce. To było w fosie chojnickiej przy Bramie Czułowskiej, a dzisiaj jesteśmy w pięknym Parku Tysiąclecia. To się zmieniło. Dworzec ten sam jeszcze, czekamy na remont dworca, natomiast Park Tysiąclecia jest nowy, wizytówka miasta, czyli rynek jest zupełnie nowy. I po 20 latach Kaszubi przyjechali do nas. My byliśmy przyczyną zjazdów Kaszubów, ponieważ Chojnice wróciły do Wyspa Pomorskiego. Piernacki, który wtedy był ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Zmiany u Kaszubów ogromne zaszły, bo jesteśmy, wydajemy komiksy, nagrywamy muzykę, która nie jest tylko muzyką folkową. Cała działalność gospodarcza u Kaszubów w ciągu tych 20 lat to też jest ogromny postęp rozwoju firm kaszubskich, które są obecne już nie tylko na rynku naszym lokalnym, wojewódzkim, ale w świecie. Ja już gram 20 lat w zespole w Kaszubach. Kolega też już ponad 20 gra na trąbce, Krzysztof Milata, profesor od trąbki z szkoły muzycznej, a teraz jesteśmy emeryci i sobie tak balujemy. Cieszymy się, mamy satysfakcję, że jednak na pierwszy rzut oka no się chyba udało.